W tej chwili naprawdę to chodzi elegancko. Cześć, witajcie. Jesteśmy dzisiaj w Oławie z Radkiem. Radek jest twórcą kanału Warsztatowe Historie, jak widzicie tutaj na górze. W tym miesiącu osiągnął 100 tysięcy subskrypcji, więc bardzo mu gratulujemy. Powiedz Radku, jak to jest możliwe, że tyle osób za tobą stoi, tyle cię śledzi i tyle komentuje? Jak wzbudzasz to zainteresowanie? No tego nie mogę ci powiedzieć, jak to jest możliwe, bo nie wiem, jakim cudem to osiągnąłem, ale jedyne na pewno, co mogę ci powiedzieć, to jestem mega z tego bardzo dumny i zadowolony. No i mam nadzieję, że będziemy pojąć się dalej. Moje spostrzeżenie jest takie, że robisz to w sposób naturalny. To jest autentyczne i faktycznie tak wygląda twoja praca i to przyciąga ludzi, ta prawda. I jest to bardzo możliwe, bo bardzo dużo widzów właśnie pisze, że interesuje ich właśnie autentyczność. No i rewelacja. Radku, powiedz mi, co dzisiaj dla nas przygotowałeś? Co pokażemy naszym widzom? Słuchajcie, mamy bardzo fajny projekt tutaj. Po prawej naszej stronie będzie znajdował się Volkswagen Passat z słynnym silnikiem 1.9 TDI. Cerne 1.9 TDI wytrzyma nasze tutaj testy, które chcemy przeprowadzić właśnie na tym silniku. No to co? Działamy! Możemy się nad nim wyżywać tylko z tego tytułu, że to auto jest z przeznaczeniem na złom, na nic innego. Dlaczego? Jak możesz zauważyć, koło, które tutaj znajduje się po tej stronie, jest po prostu położone. Dlaczego ono jest położone? Dlatego, że ten pojazd miał taką przygodę mocną, po której nie jesteście w stanie w tej chwili stwierdzić. Na pierwszy rzut wygląda, że to auto jest naprawdę perfekcyjne, ładne. Nie ma nawet grama rdzy. Tu już nie jeden dzwonił się pytać, czy sprzedamy jakąś część z tego pojazdu. Słuchajcie, tutaj się nic nie nadaje do sprzedaży, bo jak można zauważyć, ta lampa jest tutaj trzaśnięta dosyć mocno, ale spolerowana. Oprócz tego, cały wózek mamy przestawiony. On dostał takiego strzała, że cały wózek z silnikiem jest przestawiony o 5 cm. Jak będziemy mieli go podniesionego do góry, to wam pokażę. No to myślę, że będziecie zdziwieni bardzo mocno. No i najważniejsza rzecz, która tutaj znajduje się, a dokładnie mocowanie tego amortyzatora, ma wywiercone otwory, 3, i przestawione, możemy sobie regulować górą, cały amortyzator, gdzie takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Także no niestety ten pojazd idzie na złom, ale jak mogliście u mnie widzieć już na kanale, właściciele mają tego pojazdu inny pojazd, a ten kategorycznie został, że tak powiem, im odebrany z przeznaczeniem na złom. No i tak jak mówiłem wcześniej, możemy go wykorzystywać właśnie do różnych eksperymentów, do różnych prób, testów, po to, żebyśmy mogli się nauczyć czegoś na takim aucie. Tutaj kamerzysta wam jeszcze nagra i pokaże wam, co się dzieje z podłużnicą w tym pojeździe, a dzieje się dosyć sporo. Podłużnica, myślę, że Michale, co, z 3 cm? No 4. No, zwichrowała się nieźle. Bo ta część powinna być tu. No to dobra, tak. 5 cm załóżmy, jest przestawiona w kierunku przednim. Czyli ktoś, kto naciągał tą podłużnicę, ją za bardzo wyciągnął. Za mocno, tak. No, nie umiejętnie. Nie miał wyczucia. Tak. I stąd właśnie całe to koło sobie drze. Co robimy? Spuszczamy sobie olej. Co chcemy wykonać? Chcemy spuścić olej i chciałbym sam też dla siebie dowiedzieć się, czy faktycznie możemy na tych płukankach jeździć bezpiecznie na tyle, żeby nie dodawać samego oleju, tylko cały silnik napełnić samymi płukankami. Także zaraz zobaczymy, czy damy radę. Oczywiście tak. Proszę bardzo. Zalejemy cały silnik tymi płukankami, odpalimy go. Myślę, że co, cały dzień mu pozwolimy chodzić na płukance? Na pewno. Wystawimy go na zewnątrz, niech on się tam, że tak powiem, porządnie wypłucze. Jeżeli coś się ma stać, niech się stanie. Jeżeli się nic nie stanie, będziecie wiedzieć, że jeżeli na przykład zalejecie, bo bardzo często do mnie widzowie dzwonią i mówią, ty, wlałem 2 płukanki, a ja zapomniałem o nich i przejeździłem 3 dni. Tragedia. Nie, żadna tragedia. Słuchajcie, ja na płukankach jeździłem 2 tygodnie? 2 tygodnie. BMW. 2 tygodnie żeśmy jeździli, nic się kompletnie nie stało. Dla pewności zalejemy cały silnik samą płukanką i zobaczymy, czy faktycznie nic się nie stanie. Zapraszam. Dobra, no to mamy się. Bierzemy cały karton. Marcinie, ile tu wchodzi? 5 litrów, tak? Sztuk, raz. Rynek
Słuchajcie, jeszcze go wam sprzedamy! jeszcze go wam sprzedamy. O, mile. O, ja przekonać. Nie szło Marcina przekonać do tych... Tak. Marcina nie szło przekonać do pukanek. Nagle geometria, kurde. Tak, to tam stoi, tak? No nie, no, Valve. Teraz jak chcę policzyć, jakbyś miał to zrobić, ręcznie, manualnie, no to... Ale ja myślę, że to przeżyję spokojnie, bo mówię, ja zapomniałem o tym i dwa tygodnie jeździłem na dwóch pukankach. Się okaże, że ten TDI przeżyje jeszcze na tego. Jeszcze chwilkę. Kurde, tyle dobroci, ta szkoda. No ale... To się nie robi dla widzów. Tak jest. Tak już mamy? 7, to jest już 8, sprawdzimy stan. A jest sreberkiem, który się podgina. Dobra, mamy... 8. Dobra, sprawdźmy sobie stan. Tylko szmatkę wezmę szybciutko. No, mamy max. Słuchajcie, mamy max. Ja bym to już zostawił. Czyli trochę w magistrali. Zostało, tak. No i filtrze, tak, no bo mamy filtrze, tak, a filtra nie wymienialiśmy, zostawiamy ten filtr. To co? Czyń powinność. Korekty zamknij. To zamkniemy. Czyń powinność, odpalaj go. Korekty zamknij, żeby nie było jak w serwisie. I żeby sobie nie dymić na warsztacie, to co? Wyjedziemy sobie zaraz na zewnątrz. Odpal. Powinien odpalić. Się naładował na tyle. Właśnie, tutaj filtr przypuszcza. Żyje! O! Aż flaszeczki lecą. Jego kultura pracy jest tak znakomita, że... Test... Słuchajcie, 1.9 TDI testu monety bym nie robił. A zobaczmy jeszcze ciśnienie oleju. Nie mamy tej cofki, nie zjada nam tego. Mamy tumik elegancko po lewej stronie i nie mamy ani dymu. Czysto. No dobra, wyjedziemy. Słuchajcie, wyjeżdżamy tym autem. Ja myślę, że do końca dnia niech on sobie tam pracuje na zewnątrz. Będziemy co jakiś czas podchodzić do niego i sprawdzać, czy coś się dzieje, czy nie. Także możecie sami zauważyć, że mamy na pewno temperaturę zerową. Ja włączę tylko tutaj. Okej. Okay. Proszę pokaż, jak możesz, że nie mamy temperatury w ogóle cieczy. Chodźcie ze mną, zobaczymy, co się dzieje z Passatem. Już chyba z 15 albo 20 minut chodzi. Słyszycie? Pracuje. Naprawdę ładnie. Zobaczymy teraz do środka, czy się nie świeci kontrolka od ciśnienia. Nie, kontrolka nadal jest uśpiona. A Passat ma już 374 tysiące. Ciekawe, ile w pamięci. Spróbujemy, może damy mu gazu. Zobaczymy, co się stanie. Chodź, zobacz, dalej nie ma. Myślę, że moglibyśmy się nawet przejechać na samych pukankach.
No to co, zobaczymy co będzie za godzinę. Moi drodzy, słuchajcie, mamy test zakończony. Silnik pracował na 7 płukankach, czyli same czyste płukanki nic nie zrobiły temu silnikowi. Ale oczywiście pamiętajcie, czytajcie instrukcje koniecznie, bo nie każde płukanki tak mogą pracować. No i oczywiście nie róbcie tego, bo to jest bardzo ekstremalny, że tak powiem, test. Żebyście sobie nic nie uszkodzili, to jest pojazd testowy, możemy to wykonywać w ten sposób. A teraz chciałbym Was jeszcze na koniec zaprosić, żebyście posłuchali, jak ten silnik pracuje po tych płukankach, dodatkach. Także posłuchajcie sobie. To naprawdę ładnie chodzi.